Dzień dobry i witamy Was bardzo serdecznie na kanale Neuroprojekt. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na kempie. Kończymy tego kempa, robimy sobie takiego podsumowującego case'a i za chwilę będziecie mogli sobie obejrzeć, jak można wykorzystać umiejętne zadawanie pytań, częściowo analizę posturalną, protokół palpacyjny, testy toniczności mięśniowej, które tutaj są jako takim wstępem, zajawką, ewentualnie badanie zakresu ruchu, testy toniczności mięśniowej. Naszą pacjentką będzie Angelika, która ma problemy bólowe z obszarem głowy. Są takie bóle napięciowe, które od karku wstępują do góry, ona czuje takie ściskanie. I właśnie wykorzystamy sobie diagnostykę, żeby ocenić, skąd ten problem jest i częściowo go nawet rozwiązać, a może nawet całościowo. Myślę, że efekt nas mogą zaskoczyć, bo case jest dość długi i całkiem zawiły, na pewno nie banalny, także jest to coś, co będziecie mogli wykorzystać do pracy z pacjentami, a ja w takim razie lecę do naszych kursantów pomagać im właśnie w ich indywidualnych case'ach, które właśnie tutaj za mną robią i to widzicie. Także miłego oglądania. Zrobimy sobie tak, że będziecie jakby czynni uczestniczyć w tym, dobra? Więc po prostu będziemy sobie tak przechodzić razem, wspólnie, od czego zacząć, żeby po prostu to wyszło razem, żebym nie ja wam mówił tak, 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 tylko żebyśmy jakiegoś case'a zrobili sobie wspólnie. Dobra, więc mamy Angelikę. Angeliko, co ci jest? Boli mnie głowa. No masz, teraz się boli głowa. Tak. Dobra, ból głowy. Ale on jest tak, że zaczął się po jakiejś pracy, czy po prostu wstała się ten ból głowy był? Jak to wyglądało? Dzisiaj od rana cię boli głowa. I to się zdarza często? Tak. Tak. Czyli kilka razy w tygodniu? Tak. Czy to jest taki ból bardziej napięciowy, czy bardziej taki migrenowy, jakbyś to mógł opisać? Gdzie ten w ogóle ból jest zlokalizowany? Napięciowy, promieniuje od odcinka szyjnego kręgosłupa i tak bardziej z tyłu. Dobra. Czyli czujesz, że zaczyna się góra tak, tak. I coraz wyżej tutaj i coś takiego, jakby ci ściskał głowę? Tak. Okej, okay, dobra. Brzmi jak napięciowy rzeczywiście. Dobra. Czyli mamy bóle głowy. Czy coś jeszcze z twoim ciałem się dzieje? Nie, czyli kręgosłup miarę ok, jakieś, nie wiem, problemy bólowe stricte, barki, ręce, biodra, kolana, stopy, miedniczka. Nie, raczej wszystko. W porządku, dobra. Czy mamy jakieś problemy trzewne? Nie. Zdęcia, zaparcia, biegunki, refluks, zgaga, bolesne miesiączkowanie, nieregularny okres. Są bolesne miesiączki. Dobra, ok. Jak wrzucamy czasami takie pytanie, czy ma pani jakieś problemy wisceralne, no to wiecie, jakby pacjenci... Zgaga? Może trochę. I tak dalej, więc punktujemy po kolei. Co to w ogóle znaczy, tak? Więc ewentualnie mamy tutaj bolesne miesiączkowanie. Inne tematy nie. Dobra. Okej. Okay. Czyli tylko bóle głowy. Niech będzie, dobra, niech będzie w takim razie. Niech są to bóle głowy. Czyli będziemy sobie pewnie wychodzić, oczywiście zbadamy sobie pacjenta całego, ale będziemy sobie wychodzić stricte od badania szyjki. Dobra. I teraz tak. Czy ty, żebyśmy mieli jakby pewność i możliwość być może zaczęcia terapii od miejsc, sprawdzenia miejsc, tak, oceny miejsc, które były podane urazom i różnym operacjom, to czy miałaś jakieś operacje? Zabiegi, cokolwiek? Nie było czegoś takiego. Dobra. Upadki, urazy. Skręcony stawskokowy prawy. Dobra, jakieś złamania? Nie. Zwichnięcia, upadki na tyłek, wypadki samochodowe? No, raz wypadek samochodowy. Tak konkretniejszy? Nic nie stało raczej, tylko tak głowa poszła mi do przodu. Okej, okay, dobra. A to taki ara whiplash się nawet... Coś takiego. Czułaś jakieś napięcie po tym wypadku i tak dalej? Lekkie, tak. Lekkie. Długo to trwało? Nie. Dawno to było? Tak, w grudniu. W grudniu, czyli nie tak dawno. Dobra, pół roku temu. Dobra. Słuchajcie, i teraz tak, nie ma specjalnie dużo problemów takich, bo czy pytanie, czy warto robić teraz analizę posturalną, nie wiem, czy ona jakoś nam bardzo dużo wniesie, stricte. Może ewentualnie dorzucimy sobie jakieś elementy, jak już będziemy wiedzieli cokolwiek, bo na razie, jak zauważyliście, tych punktów zaczepienia nie mamy specjalnie dużo, tak? Mamy bolesne miesiączkowanie, ok, wiemy, że to nie powinno mieć miejsca i mamy do tego jeszcze stricte bóle głowy. Stosunkowo mało informacji mamy. Dobra. Ale sobie idźmy na razie. Być może wrzucimy sobie jakieś elementy analizy, żeby się utwierdzić w trakcie. No bo kolejność oczywiście, o której wam Piotrek mówił, czyli tak zwany lej diagnostyczny, polega na tym, że tak, że my robimy na początku robimy wywiad, później wchodzimy do czegoś znowu ogólnego, czyli analizy posturalnej, dynamiki, być może dynamiki, może analizy w chodzie.
Później dorzucamy sobie tego protokół, potem dorzucamy sobie dodatkowe testy funkcjonalne, być może testy toniczności mięśniowej, ewentualnie jakąś lokalną palpację. Dobra, połóż się na plecki, tak jak do protokołu, czyli pięty są poza leżanką. Zrobimy sobie i ocenimy sobie, czy rzeczywiście tylko ten obszar stricte górnej części ciała, czyli głowa, szyja jest dysfunkcyjny, bo prawdopodobnie skoro te bóle mamy często nawet dzisiaj, to coś powinniśmy pod palcami poczuć. Zobaczymy sobie w takim razie, ale ocenimy sobie cały protokół. Więc ja sobie przebrnę w miarę szybko przez ten protokół, a później sobie zobaczymy, tak? Nie będę omawiał poszczególnych części ciała, bo jakby znacie go, robiliśmy go kilka razy, także nie ma problemu. Więc przejdę sobie dynamicznie przez protokół. Oczywiście będę wam mówił o miejscach, stara się rozluźnić, pacjent cały czas całkowicie bierny, może skoncentrować się na tym, co pod palcami też. I to, co widzimy, to na pewno ta kostka sztywniejsza cały czas. Czy to też czujesz? Ok, też to czujesz fajnie. Dobra. Tu jest troszeczkę większej sztywności też po tej prawej stronie. Luźno. Rotacja. Postara się rozluźnić całkowicie. Zamknij sobie oczy. To, co czasami będzie mogło się zdarzyć, to, że pacjenci będą chcieli nadmiernie kontrolować te wasze ruchy i będą stawiali opór. To, co mamy tutaj, bo ja wiem, że ten zakres ruchu w biodrekach masz większy niż masz rzeczywiście, bo się badaliśmy też wcześniej, ale tak, rozluźnij się i skoncentruj, zamknij sobie oczy i skoncentruj się na oddechu. Czyli robisz sobie wdech dolnymi żebrami i wydech, tak? To pracuje cały czas i starasz się tylko kontrolować oddech i nie kontrolować reszty ciała. I dzięki temu pacjenci się skoncentrowali na oddechu, nie będę wam przeszkadzać przy innych testach. Luźno. Ok, trochę luźniej, ale rzeczywiście w tych bioderkach też mamy sztywność. Bardziej w rotacji zewnętrznej, wewnętrzna fajniej. Dużo więcej sztywności mamy w prawej stronie ciała. Kostka sztywniejsza, obszar kolana sztywniejszy, miednica też sztywniejsza, a nawet chyba trochę bolesna, tak? Tak, tu jest miękko, elastycznie, tu te sztywności mamy więcej. Tylna część, sprawdźmy sobie, też sztywnie po prawej stronie. Jama brzuszna, na początku zrobimy sobie dość, może na razie tak zostać, dość globalnie, później zobaczymy sobie lokalnie. Znowu prawa strona, tak? Cały czas te tkanki się ograniczają po prawej stronie. Tutaj dużej różnicy nie mamy. Tutaj tak samo. Klatka piersiowa lepiej nam się rusza też po stronie lewej, po prawej gorzej, aczkolwiek nie ma bardzo dużej różnicy. Dobra. Staw ramienno-opadkowy. Tu nie czuć specjalnie dużych ograniczeń. Może nawet tej ruchomości mamy więcej po prawej stronie. Pamiętamy też o tym, że może być tak, że w danym obszarze będziemy mieli ruchomości więcej, bo na przykład się okaże, że tam jest gorsza stabilizacja. Zrówno być może bierna, może czynna stabilizacja, więc może się okazać, że traumatyczny obszar to jest ten obszar luźniejszy stricte. Bo się okazuje, że tam mamy dużo wyhamowań mięśniowych i się okazuje, że to jest głównym problemem. Dobra, idziemy sobie dalej. Możemy sobie już nawet pobadać poszczególne struktury kręgosłupa szyjnego, czyli nie jak robi się na początku, czyli dolne, górne segmenty, czyli ale segmenty po kolei, tak? Ja sobie lecę, hop. Możemy sobie zrobić to w ten sposób, czyli sprawdzić sobie ruchomość tylko ruchu dobocznego albo nawet jeszcze dokładniej, czyli to, co my robiliśmy, czyli ja sobie idę do skłonu bocznego, do momentu, aż poczuję ruch pod palcami i sprawdzam i tak, szyjka, tutaj nie najgorzej. To jest bolesne? Tak. Obszar C7, ruchomości więcej, C6 trochę sztywno, trochę nawet bolesne. Tutaj? Też. Ok. Czyli im wyżej, to te napięcie nam się utrzymuje. Tutaj? A tutaj już nie da, nie? Tak, czyli bardziej prawa strona. I szyja też prawa strona. I C1 sztywno, też prawa strona. Czyli tej sztywności cały czas mam więcej po prawej stronie.
Ostatnia oscylacja, luźniutko. Robię sobie oscylację lewej strony i też więcej napięcia mam po stronie prawej. Plus, jak nawet wkładam palce, to ja czuję, że tych napięć tutaj po prawej stronie mamy więcej. Czujesz to? Tak. Czyli rzeczywiście ta prawa strona nam się troszkę rozjechała. Nie mam pojęcia dlaczego. A tak jest, co się wydarzyło. Te wszystkie zaburzenia, które sobie odnajdujemy, to oczywiście wiemy, że jest pewnego reakcja obronna, tak? Czyli coś prawdopodobnie po tej stronie prawej nam się będzie działo. Od czego warto zacząć? Możemy oczywiście zacząć sobie stricte od sprawdzenia sobie, na przykład aktywacji poszczególnych na przykład mięśni na szyi. Nie będziemy robić tego dużo, zrobimy sobie tylko punkt zahaczenia. Wiecie, na czym te testy polegają, toniczności. Wiemy, jak powinno wyglądać, znamy funkcje poszczególnych struktur, więc możemy sobie to wykombinować. Pomimo tego, że na kursie mieliśmy stricte kończynę dolną, to my na przykład znając przebieg mięśnia mostkowo-śródkowego, możemy to zrobić też tutaj. I na przykład wiemy, że mięsień most wykonuje jakie ruchy? Co on tam robi? Zgina głowę, dwa. Rotacja w stronę przeciwną i... A czyli skłon boczny, zgięcie, rotacja w stronę przeciwną. Dokładnie, trzy ruchy. Chcę zbadać sobie prawą stronę, czyli idę sobie tak. Do zgięcia, do skłonu bocznego, rotację w stronę przeciwną. Pacjent utrzymuje tą pozycję, a ja pcham w okolicy kości skroniowej, ewentualnie w okolicy przyczepu dystalnego tutaj mięśnia mosa. Utrzymuję pozycję, nie pozwól. I prawa strona nie działa nam. Lewa strona, trzymaj wyjściowo. Działa, robię manipulację na wrzeczonka, trzymaj i ona się wyhamowuje. Czyli znowu mi się potwierdza, tak? Coś po tej prawej stronie się popsuło. Dobra, skoro wiemy, że rzeczywiście ta prawa strona jest troszeczkę rozjechana, to możemy wtedy zobaczyć sobie, czy w analizie coś ma tutaj rzeczywiście miejsce, tak? Może się okazuje, że my widzimy, że nie wiem, pacjent jakoś inaczej obciąża, obserwujemy, zobaczymy sobie coś w obszarze łopatki, obojczyka, nie wiem, zobaczmy. Wstań sobie na chwilkę. Dobra. Bardziej nas będzie interesowała stricte teraz ocena w płaszczyźnie czołowej niż strzałkowej, bo raczej mamy zaburzenia prawa, lewa strona niż przód, tył, jak już. I teraz tak, popatrzmy sobie tutaj na Angelikę. O, co my ciekawego możemy obserwować? Czy ktoś coś ciekawego w ogóle widzi? Możecie popatrzeć stricte, to nawet na przykład po obojczykach widać to, nie? Różnice. Co widzicie po obojczykach? Z tamtej strony będzie ci ciężko. Musiałabyś po prostu, bach, tutaj ocenić, jak tam? Lewy bark jest wyżej i też ten prawy obojczyk jest tak jakby bardziej zarysowany. Prawy obojczyk jest bardziej zarysowany, dobra, to mi odpowiada tutaj. Ok, dorzućmy sobie jakieś fajne ruchy do tego wszystkiego. Stój sobie tak chwilkę. Dobra, ocenimy sobie na przykład dodatkowo napięcie tkanek. Zróbmy sobie tak, skłon w lewo. Mamy tyle ruchu, dobra. Skłon w prawo. Co się dzieje? Dużo lepiej, no nie? Czyli ta lewa strona coś rzeczywiście nie tak. Patrzcie, ja sobie ułożę teraz palce na obojczykach. Który mój palec wyżej? Lewy. Lewy, dobra. I teraz tak, jeżeli mamy tutaj lewy palec wyżej, to co to będzie oznaczało? Jeżeli mamy rzeczywiście ustawienie obojczyka wyżej lewego, to które struktury mogą być za to odpowiedzialne? Pochyły, jeśli chodzi o sam obojczyk, to one mają niedużo do powiedzenia, gdyż przyczyniają się do żeber, no nie? Pierwszych, więc niekoniecznie. One są oczywiście ekstremalnie ważne, jeśli chodzi o tutaj korelację szyja, obręcz barkowa, kończyna górna wolna. Tutaj niekoniecznie. Co może rzeczywiście, bo patrzcie, opcja jest taka. Jeżeli mamy ustawiony obojczyk wyżej albo niżej, to jeżeli na przykład mamy jakiś obojczyk ustawiony wyżej, to będziemy myśleli w kategoriach, że coś pociąga ten obojczyk do góry, tak? Albo coś nie pociąga go do dołu. W ten sposób możemy sobie myśleć, no nie? Natomiast nas interesuje bardziej strona prawa. Czyli jak coś już byłoby nie tak, to ten prawy obojczyk byłby za nisko. Możemy oczywiście zobaczyć to pod kątem ustawienia
Przekręć się tyłem może. Brzegu. Nie, może tak zostać. A może ściągnąć. Nie chciałem cię przed kamerą zabrać, ale już super. Dobra. Zobaczcie, oceńmy sobie tak. Oceńmy sobie brzeg przyśrodkowej łopatki. Czy ten brzeg jest ustawiony dobrze? Jest ustawiony nieźle, jest równolegle do wersów kolczastych. Widać to? Całkiem fajnie ułożony. Idę sobie tutaj, do mojej strony prawej. Obserwuję sobie i tutaj on jest. Coś widać? W rotacji do tak czy tak? Tak? Czyli delikatnie w rotacji do... Okej, okay, dobra. Które struktury mogłyby zrobić to, żeby rzeczywiście ten kąt dolny łopatki poszedł nam do boku? Dodatkowo też możemy zobaczyć sobie. One są dość podobne, podobne w odległości. Co może łopatkę nam zrotować do zewnątrz? Może zęby przednie rzeczywiście, nadmierne pięcie. Co jeszcze ewentualnie? Bo ona też ustawiona jest niżej, no nie? Ta łopatka. Prawa, zgadza się? Bo jak obojcie mamy niżej, no tą łopatkę też, tak? One są ze sobą powiązane, nie ma innej możliwości. Co jeszcze na przykład? Zobaczcie, mięsień czworoboczny. Znamy? To jest jego przyczep. Jak on się, zobaczcie, skraca, to co się dzieje z łopatką? Ona się od razu ustawia do rotacji do zewnątrz. Dobra. Moglibyśmy to sprawdzić. Jakie ruchy wykonuje mięsień czworoboczny? Skłon boczny i unosi bark do góry. Zróbmy sobie to. Dlaczego by nie? Czyli zobaczcie, skłon boczny unosi bark do góry. Prosty temat. Co ja robię? Bark do dołu, głowa do pozycji wyjściowej. Działa, manipulacja, trzymanie pozwól. Trzymaj się raz. Hop, do góry. Trzymaj mocno, 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 mocno. Trzymaj mocno, 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 mocno. Nie działa. Tak? Czyli rzeczywiście ten mięsień może być nadmiernie napięty. On nam może kompensować gorszą pracę MOS-a. Tak? MOS wykonuje to samo. Wykonuje skłon boczny, to samo co mięsień czworoboczny. Więc może po prostu będzie kompensował gorszą pracę MOS-a. W konsekwencji nam łopatka się zrotowała. Dobra. Tutaj ewentualnie mogliśmy zauważyć, nie ma specjalnie dużej różnicy, ale tak, jak widzimy, kręgosłup piersiowy jest spłaszczony. Które struktury nadmiernie napięte spowodowały ten, że ten prostownik był spłaszczony? Gdzie, co musi być napięte bardziej, by prostownik się nam wypłaszczył? Żeby kręgosłup piersiowy się wypłaszczył, może bardziej tak. Oczywiście mięśnie, które są pomiędzy łopatkami, sam prostownik odcinka piersiowego, dodatkowo jeszcze może obszar wyhamowanej klatki piersiowej, tak? I od razu mam... poszło, tak? I mamy po prostu prostownik wypłaszczony. My też możemy sobie ocenić, czy my tego napięcia mamy tutaj za dużo, czy może z przodu za mało i też możemy sobie sprawdzić. Dodatkowo możemy sobie ocenić, jaka jest odległość pomiędzy wrostkami kolczystymi a brzegiem środkowym łopatki. No i się okazuje, że jak ja sobie tutaj wchodzę, zobaczcie, to mi tutaj mieści się cztery palce i zostaje trochę luzu jeszcze. Z drugiej strony mieści mi się cztery palce i luzu w ogóle nie mam. Czyli ja wiem, że ta łopatka jest odciągnięta bardziej do boku. Co może oznaczać, że na przykład które struktury przyciągają łopatkę? Równoboczne. Co jeszcze? Czworoboczny. Coś jeszcze? Zębaty przednie będzie łopatkę przyklejał, ale jak już się chodzi o odciągnięcie, to on będzie pociągał ją do boku. Tak? To, co teoretycznie tutaj mamy. Czy my tu widzimy, że któraś łopatka jest bardziej odstająca? Może trochę, no nie? Przez to oczywiście wypłaszczenie kręgosłupa piersiowego, to one obie wyglądają jakby były trochę odstające. Dobra. Mamy tą łopatkę jakby ustawioną do boku. Wiemy o tym, że jak struktura jest normotoniczna, to jej palpacja jest neutralna. Jeżeli po prostu widzimy, że czujemy napięcie pod palcami, to ona może być wyhamowana lub hipertoniczna. I przykładowo możemy sobie ocenić, weź sobie tutaj przodem do tego, do kamery, możemy sobie ocenić na przykład, znamy przebieg mięśnia piersiowego mniejszego, wchodzę sobie tutaj, sprawdzam, jak to w odczuciach? Boli. Boli, dobra. Sprawdzam sobie drugą stronę. Jest okej, no nie? Czyli widzimy, że coś z tą klatką się dzieje, no nie? Dodatkowo mówimy sobie, że te łopatki, które rzeczywiście wypłaszczone kręgosłup piersiowy, może być spowodowane tym, że na przykład klatka piersiowa nam nie działa tak, jak powinna.
Możemy sobie też ocenić klatki piersiowe. Możemy sobie ocenić, na przykład, nie wiem, w stosunku do bujczyka duży wpływ na oczywiście mięsień piersiowy, akton górny. Jaką funkcję spełnia akton górny mięśnia piersiowego? Co on wykonuje? Na pewno cały piersiowy wykonuje ruch rotacji wewnętrznej i piersiowy akton górny wykonuje ruch zdjęcia horyzontalnego, tak? Czyli ja sobie go obciążę w ten sposób, trzymaj, i sobie będę sprawdzał. No i widzimy, że tutaj klatka nam nie działa specjalnie. Druga strona, trzymaj. Działa lepiej. Dobra. Czyli jak ty sobie stoisz, stań sobie mega komfortowo, to ty czujesz, że obciążasz obie strony podobnie, na obie nogi? Okej, jest w porządku, tak? Dobra. My widzimy, że obciążasz obie nogi podobnie? Skocz sobie kilka razy. Dobra. Trochę też wąsko stajesz sobie, no nie? Tak, to sobie na analizie. Prawo bardziej obciąża? Dobra. Czy ty z tej pozycji jesteś w stanie zejść do przysiadu? Dobra. A trochę niżej? Dobra. A jeszcze niżej? Do środy? Nie. A jak podnosi się, to podnosi się na obu nogach? Skoncentruj się jeszcze raz. Bardziej na tej. Dobra. Okej. Okay. Tak, w zależności, który ruch zrobiłeś, bo raz obciążę sobie bardziej lewo, raz bardziej prawo, więc to jest takie nielogiczne specjalnie. W ogóle to, że pacjenci często stoją zbyt wąsko, to też jest takie dziwne, nie? Że po prostu ktoś wybiera pozycję bardzo wąską, która jest dla niego komfortowa. Bo jak ktoś staje szeroko, no to my wiemy, że okej, okay, mamy problem ze stabilizacją, musimy stanąć szerzej, żeby czuć się bardziej komfortowo. Jak ktoś staje wąsko, co to może znaczyć, jak ktoś staje wąsko? Jakbyśmy mieli pod kątem napięcia mięśniowego. Co mogło być takiego, że po prostu ktoś stoi wąsko? Które struktury napięte bardziej, które mniej? Kto ma jakiś pomysł? Przywodziciele jak? Bardziej? No, odwodziciele mniej na przykład, no nie? My też możemy znaleźć sobie jak pośladkowy średni. Przykładowo, no nie? Połóż się na plecki. Tak, jak pośladkowy średni, jak naprężnik mniej szeroki, tak? Jak struktury, którą odwodzą. Dobra. I dalej sobie idziemy. Sprawdzamy sobie, tak? Odwodziciel, trzymaj, nie pozwól. Działa nieźle. Druga strona. Trzymaj. W ogóle nie działa. Trzymaj. Stawia się mocno. W ogóle nie działa. Napręczacz. Hop, hop, hop. Trzymaj. OK. Druga strona. Trzymaj. Jakby nic to nie działa. Jakby nie ma, nie? Dobra. Idźmy sobie w takim razie dalej. Zobaczmy sobie taki główną strukturę, jeśli chodzi o obszar kończynolny, czyli po prostu prosty uda, tak? Wiemy, że ma duży wpływ, jeśli chodzi o ustawienie miednicy, ustawienie rzepki, ruch, stawie budrowym, kolanowym. Zobaczmy sobie tą stronę. Trzymaj, nie pozwól. Średnio. Trzymaj, nie pozwól. Lepiej, no nie? Idziemy cały czas do góry i jakieś problemy się pojawiają. Cały czas to prawą stroną coś jest nie tak. Dobra, idźmy sobie dalej. Zobaczmy, oceńmy sobie tułów. Druga noga. Oceniamy sobie przednią taśmę. Niespecjalnie. Zobaczmy sobie w takim razie jedną stronę i drugą stronę tułowia, tak? Sprawdzamy sobie lewą stronę tułowia. Trzymaj, nie pozwól. Trzymaj mocno. Mocno, 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 mocno. OK. Dobra. Ta strona, trzymaj. Mocno, mocno, mocno. Czujesz różnicę? Mocno, mocno, mocno. Czyli idziemy sobie cały czas do góry i cały czas mamy jakieś problemy, jeśli chodzi o kończynę dolną. Zobaczmy sobie dalej, tak? Górną tak samo testowaliśmy sobie. Tutaj widzieliśmy, że ta łopatka jest ustawiona po prostu bocznie. To nas informuje, że może zobaczmy sobie w takim razie zębaty przedni. On jest w stanie pociągnąć tą łopatkę i obojczyk do boku, jest w stanie pociągnąć do dołu. Zobaczmy sobie, jak on działa, tak? Z reguły teoretycznie wydaje się, że powinien być nadmiernie napięty. Powinien być może hipertoniczny. Wiemy o tym, że mięśnie, które mają zaburzoną toniczność, będą często inne w dotyku, twardsze, sztywniejsze, bardziej wrażliwe przez pacjentów na dotyk. Zobaczmy sobie tak, oceńmy sobie tą stronę. Tutaj sobie poszuramy troszeczkę po żebrach. OK, i drugą stronę. No i widzimy, że coś nie tak, no nie? Czy dalej idziemy po tej prawej stronie. Dobra, hop, ręka do góry. Utrzymaj taką pozycję. Różno, trochę uprzedziłem temat.
To, co widzieliście teraz, to jest ruch dla mięśnia jakiego? Zęby przednie, no nie? Jego można stawiać na dwa sposoby. Można zrobić hop, ręka do góry, a my opchamy do tyłu. Pierwsza opcja. Druga, utrzymaj tą pozycję i ja zjeżdżam do dołu. I zobaczę sobie, co się będzie działo z łopatką i on czy pacjent w stanie tą pozycję wygenerować, tak? Możemy sobie tak, ręka do góry, hop, trzymaj, nie pozwól. I możemy sobie sprawdzić, tak? Aczkolwiek jest to praca na długiej dźwigni, jest to trudny ruch, ale zrobimy sobie też na długiej dźwigni inaczej, trochę trzymaj tak i ja sobie ciągnę do dołu. Trzymaj mocno. No i widzimy, że tu jest trzymaj. Ten ruch do góry jest najważniejszy dla tego mięśnia. Do góry, hop. Utrzymaj. Średnio. Druga strona. Trzymaj. Średnio. Dobra. I zobaczcie. Mamy sporo problemów, jeśli chodzi o i kończynę górną, i szyję, i kończynę dolną, i cylinder brzuszny. Od czego w ogóle zacząć? Moglibyśmy sprawdzić, mamy taki jeden punkt zaczepienia, to jest ten staw skokowy. Tak było wspomniane, że był jakiś uraz rzeczywiście stawem skokowym, coś tam jest nie tak, więc zobaczmy sobie, co się dzieje z tym stawem skokowym i czy ewentualna bramka bólowa w tym obszarze poprawi nam pracę. Możemy sobie zacząć od kończyny dolnej, tak? Zobaczmy sobie, czy ona poprawi pracę prostego uda i pośladkowego średniego, tudzież naprężacza. Jeżeli tak, to zobaczymy sobie, czy poprawi nam dalej. Pamiętamy o tym, że tą bramkę bólową dzielimy sobie na dwa rodzaje receptorów, te, które potrzebują dużo stymulacji, czyli wolne zakończenie nerwowe, te, które potrzebują mniej stymulacji, bo bardzo łatwo je pobudzić, tak? Ja robię sobie tak, głęboką kompresję dla stawu skokowego, całego, żeby nie przegapić żadnego obszaru i lecę sobie, pośladkowy średni, trzymaj, nie pozwól. Nic to nie dało, jeszcze raz głęboka kompresja, prosty uda, trzymaj, czy coś to dało? Niestety nie, no nie? Trudno. Powtórka z rozrywki, delikatne bodźcowanie. Czy coś to w ogóle dało? Przód uda, niespecjalnie. Delikatna kompresja, trzymaj, niespecjalnie. Mnie i tak najbardziej interesuje, co się, jakby co poprawi mi pracę stricte cienkaszyjnego. Tak, bo mój pacjent zgłosił, nasza pacjentka zgłosiła, że główny problem są bóle głowy, które są teraz, które zaczynają się na części dolnej kręgosłupa szyjnego i idą sobie do góry, obejmują całą głowę. Więc chciałbym, żeby rzeczywiście ten most może u niej zaczął działać, żeby czworoboczny zaczął działać, więc sobie zobaczymy jeszcze, czy to mi poprawi sytuację. Głęboka kompresja, wracam sobie do mięśnia mosa, sprawdzę sobie, czy coś się poprawiło. Niestety nie. Idę sobie tutaj. Delikatna kompresja. Wracamy. Czy coś się poprawiło? A już miałem taką małą nadzieję przez chwilę, ale niestety nie. Czyli ten punkt zaczepienia na razie odpada. To nie znaczy, że ta kostka nie jest do naprawy. Ona nie jest do naprawy w kontekście tego, co oceniłem sobie, tak? Czyli przodu uda, boku uda, szyi. To nie to. Może jakieś inne tematy, tak? Tutaj na pewno nie to. Tym bardziej, że nasz pacjent, jakby, jeśli chodzi o obciążenie stawskowego, to raczej obciąża to równomiernie. Przy większym obciążeniu typu przysiad też obciąża to w miarę równomiernie, a nawet trochę bardziej tą nogę obciąża. Więc raczej bym w tym kierunku nie szedł. Mamy drugi punkt zaczepienia. To jest wypadek komunikacyjny i to jest pewne zjawisko brzuszne, bo gdzieś tam tutaj i wchodzi nam temat bolesnego miesiączkowania. Czyli coś w jamie brzusznej. Znamy tutaj jakby możliwości badania jamy brzusznej, badanie choćby tych 9 podstawowych kwadrantów. Ocenimy sobie, jak to działa. Czy jesteś w stanie troszeczkę obniżyć? Tak. Tutaj, jeśli chodzi o kolejność, czy znaczy sobie od góry, czy od dołu, czy nie. Nie będziemy teraz robić testów bezpieczeństwa, już to robiliście, tak? Aorta, odruch Blamberga, to wszystko robiliśmy. Wiemy, że jest OK. U każdego możemy tutaj pracować z jamą brzuszną. Ocenimy sobie 9 kwadrantów. Ja najczęściej sobie oceniam od dołu. Zobaczymy sobie, tak? Idziemy sobie prawy talerz wydrowy. Trochę sztywno, ale bez przesady. Środek. Sztywniej? Czy jest to bolesne? Prawa strona. Coś jest tutaj nie tak? Idziemy sobie dalej. Fajnie, miękko. Środek trochę twardo. Lewa strona. Nie najgorzej. Jeszcze podobnie jak środek. Tu trochę ciężko palce wsadzić pod żebra, jeśli chodzi o obszar wątroby. Środek, obszar żołądka. Miękko, fajnie, elastycznie. Czyli widzimy, że ten problem jest... Ten obszar jest trochę problematyczny. Trochę tego napięcia tutaj mamy
Sporo. Skąd te problemy mogą wynikać? Może to jest związane z wypadkiem komunikacyjnym. Wiecie, jakie siły najbardziej oddziałują w przypadku komunikacyjnym? To jest siła ścinająca, która po prostu jest skierowana od tyłu, bo na przykład my hamujemy albo drżyliśmy w coś, jest po prostu... I siła, która idzie od góry do dołu i często właśnie u pacjentów po wypadku samochodowym będziecie mieli mega duże napięcie w obszarze górnego otworu klatki piersiowej, ale też nowego otworu klatki piersiowej i dużo napięć w obszarze cylindra brzusznego. Więc może to jest też temat związany... Od kiedy masz te bóle w ogóle? Dawno? W sensie mówimy o latach? Nie, kilka miesięcy. Kilka miesięcy. To, ale to było przed wypadkiem, miałeś jeszcze je? Nie, raczej nie. Czyli może rzeczywiście coś się wydarzyło wtedy po tym wypadku komunikacyjnym. I teraz tak, czyli ta jama brzuszna. I teraz słuchajcie, możemy sobie zobaczyć, czy ta jama brzuszna będzie miała wpływ na to, że mamy tak naprawdę problemy i częściowo z kończyną dolną, i częściowo z kończyną górną, i częściowo z szyją. Jak to można zrobić? Są teoretycznie dwa sposoby na to, żeby to sprawdzić, bo może się okazać tak, że ten problem w konsekwencji wyhamowuje cylinder brzuszny i wyhamowany cylinder brzuszny niestety jest potrzebny do tego, żeby prawidłowo aktywować pozostałą część kośca osiowego, obszar klatki piersiowej, obszar kręgosłupa szyjnego i samej szyi, karku. Natomiast też jest potrzebny do tego, żeby trochę zaktywować łopatkę i ciężko jest wygenerować, nasze ciało ma trudności z wygenerowaniem napięcia na łopatce i na kompleksie barkowym, tudzież na kończynie górnej wolnej w sytuacji, kiedy mamy obniżone napięcie mięśniowe cylindra brzusznego. Możemy zrobić taki fajny eksperyment, w którym poprosimy pacjenta, oczywiście, jeżeli to będzie możliwe, żeby wygenerował napięcie w jamie brzusznej i zobaczymy sobie, co się wydarzy z pozostałymi mięśniami. To jest taka fajna sprawa, pod względem tego, żeby też pacjenta czasami wyedukować typu, że aktywacje mięśnia brzucha są dla niego fajną opcją, dlatego że oprócz tego, że poprawi sobie tutaj pracę interbrzusznego, to wpłynie pozytywnie na inne obszary. I zobaczcie, badam sobie przykładowo, zębaty przednik będzie. Do góry hop, widzimy, że mi nie działa specjalnie. Proszę pacjenta o wdech. Na wydechu napinamy jamę brzuszną. Patrzę ogólnie boki, mnie interesuje głównie poprzeczny. Utrzymaj taką pozycję, tego napięcia. Dalej oddychasz na to piersiowo, ale to napięcie na brzuchu zostaje, dobra? I wracam sobie do badania stricte zębatego przedniego. Trzymaj, testujemy. I się okazuje, że konkret działa. Robię manipulację, co się dzieje? Wyhamowuje się. Czyli aktywacja brzucha spowodowała, że aktywacja mięśni łopatki też mi się od razu poprawiła. Czy wpłynie to na szyję? Nie mam pojęcia, możemy sobie sprawdzić. Rozluźniasz się, znowu jest głęboki wdech, dolne żebra, na wydechu aktywujesz sobie brzuszek, fajnie, to zostaje napięcie, wracamy sobie do mięśnia mosa, oceniamy sobie, tak? Hop, 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 trzymaj, działa, manipulacja na wrzecionka, wyhamowuje się, fajnie. Jeszcze raz, rozluźniasz się, na wdechu żebra do góry, na wydechu napinamy się brzucha, to zostaje, utrzymujemy. Dobra, zobaczmy sobie poślad, trzymaj, nie pozwól. No niestety kolorowo nie będzie, no nie, rozluźnij się. Jeszcze raz wdech, na wydechu napinasz ten brzuszek. Ok, idziemy sobie do, trzymaj, naprężacza i też to działa. Czyli my widzimy, że rzeczywiście jak nam się uda zaktywować brzuch, to na pewno nam się poprawi praca szyi, mięśni, klatki piersiowej, łopatki. Piersiowe klatki nie wiem, sobie, bo to był piersiowy większy wyhamowany. Możemy jeszcze to zobaczyć raz. Głęboki wdech, na wydechu napnij brzuch. Ok. Zobaczmy sobie jeszcze klatkę piersiową. Utrzymanie pozwól. Klatki piersiowej też. Rozluźnij się. Czyli jak mi się uda jakoś zaktywować brzuch, to poprawi mi się i klatka piersiowa, i częściowo mięśnie łopatki, i szyja, i częściowo mięśnie tutaj stawu biodrowego. Moglibyśmy zobaczyć jeszcze proste uda, ale niech to zostanie taką niewiadomą. Nie będziemy sobie tego sprawdzać. I tak już mamy aż za nato informacji, że warto ten brzuch aktywować. Pytanie teraz, dlaczego ten brzuch nie działa? Czy to jest rzeczywiście problem związany z tym obszarem? Nie wiemy tego. Możemy sobie to sprawdzić. Jak? Choćby znowu korzystając z bramki bólowej, stricte dla mięśni brzucha. I ja sobie znowu idę do pozycji odwróconego krzesełka, czyli tak, czyli ocenę ściany przedniej jamy brzusznej, utrzymam taką pozycję, robię sobie głęboką kompresję tutaj, tak, na dół biodrowy, utrzymam taką pozycję, nie pozwól. Niespecjalnie, jeśli chodzi o przednią ścianę.
Czy boczna ściana mi się poprawi wtedy? Robię sobie głęboką kompresję. A, jeszcze zapomnieliśmy o tym, że mamy dwa rodzaje receptorów, więc za chwilę sobie zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Trzymaj, nie pozwól. O, ale boczek już. Dziękuję, Piotrek. Osa była. Okej. Głęboka kompresja. Idziemy sobie jeszcze raz do boku, który nam wcześniej nie działał. Trzymaj, nie pozwól. Okej, a tutaj odruch ucieczki, trzymaj. To tak, czy ten boczek nam się ładnie zaaktywuje, ale przód nie. Możemy zobaczyć sobie jeszcze delikatny tutaj bodziec. Odwrócone krzesełko, cyk. Dobra, i fajnie, bo temat się okazuje, że nie jest aż taki ekstremalnie prosty, jakbyśmy chcieli, ale tak, na pewno ten obszar będzie dobry do rozpracowania, szczególnie, że jest tkliwy, wrażliwy, mamy ograniczoną ruchomość talerza bodrowego i tak dalej. Pracujemy sobie z tym, to mi wpłynie na poprawę pracy wielu obszarów, ale jeszcze zobaczymy później sobie, co ja powinienem zrobić, żeby poprawiła mi się stricte praca z samą przednią częścią jamy brzusznej. Więc tak, obniż sobie troszeczkę. Czyli tak, trochę pracy z jamą brzuszną. Teraz będzie nas czekało. I teraz pokażę fajną technikę. A czy nie, wy my robiliście? Robiliśmy sobie technikę, tak? Ze ślizgiem pięty powoli. Tutaj było? Z ruchem. Było coś takiego? Tak? Było, no nie? Dobra, okej. Ta technika jest taka, bo ja nie, czy ona była dla was komfortowa? To pewnie była robiona źle, no nie? Ona jest taka często konkret. Jak możemy sobie zrobić? Bo my mamy rzeczywiście obszar dołu biodrowego prawego, okolicy zastawki kręcznej kątniczej, problematyczny. I teraz tak, ja się tam zahaczam, wchodzę sobie tam głęboko, wybieram sobie lustrzankowy konkret, a ty powoli ślizgasz te pięte poleżące. Powinniśmy, bo tak, wiadomo, mamy warunki, jakie warunki, to nam się nie ślizga. Czy możemy jakiś papier wziąć sobie tutaj? Mamy coś takiego? Dziękuję. Ślizga się teraz? Dobra. A sunie się troszeczkę dalej jeszcze. Hop, dobra. Okej, okay. Bo chciałem, żebyś do wyprostu. O, dobra. Okej, okay. To jest fajne. Jeśli chodzi o gabinet, to czasami nawet jak pacjent w skarpetce jest, to już tam fajnie się ślizga i często jest fajna praca domowa, żeby on sobie chwytał te tkanki, a później ciąga na dywaniku sobie, na dywaniku nie, na podłodze sobie leży, na panelach, płytkach czy gdziekolwiek indziej. Dobra, zahaczamy się. Fajne, co? Nie podać się, nie? Dobra, idziemy sobie do wyprostu, jest jeszcze pewnie fajniej. I powrót. I na powrocie rozluźniamy. Później do domu zahaczamy. Idziesz sobie do wyprostu. Hop. Powrót. Teoretycznie idealną opcją, tylko że my tutaj już tego nie robimy, bo się tak zapętliłem, bo już mamy ten brzuch przygotowany nieźle, bo tutaj już masowaliśmy sobie go i wczoraj, i gdzieś tam, i dzisiaj, i już coś tam miałeś robione i tak dalej. Ale natomiast dobrą opcją dla pacjenta byłoby przygotować to częściowo, choćby w ten sposób, że jak macie pracę z lewym, prawym talerzem biodrowym, to ja sobie stanę po stronie przeciwnej, chwycę sobie tkanki, pociągnę sobie do siebie, i choćby zacząć sobie od takiego powolnego rozluźnienia. Albo to, co robiliśmy, tak? Wchodzimy delikatnie, szukamy restrykcji, pracujemy. Może wykorzystujemy sobie pępek do tego, żeby to rozluźnić. Pępek był robiony? Przez pępek robiliście? To fajnie, bo to część grupy. Nie wiadomo, nie? Tak czy inaczej, przez pępek można też pracować z otrzewną ścienną. Polega to na tym, że jeżeli chcecie opracować sobie prawą stronę talerza bodrowego, prawą stronę brzusznej, dokładnie tą stronę, to ja pępek ciągnę w stronę przeciwną. Tak? Przeciwną. I fajne czucie, zobacz u siebie, że tak, ciągnę sobie od strony, która jest fajna, do barku prawego, odczucia. Fajne. Ciągnę sobie od strony, która jest niefajna, w stronę barku, może najpierw, w stronę barku lewego, odczucia. Katastrofa, no nie? Dobra. To też możecie chwilę sobie, to już jest technika. Prosta opcja, fajna, nie? Palec, pępek. Brzmi jak dobra robota, no nie? Pacjent sobie robi wdech i na wdechu rozluźnia się ten pępek coraz bardziej do boku. Trochę lepiej? Tak, to się będzie fajnie nam rozluźniało. Też jest super opcja, jeśli chodzi o taką głębszą pracę pod kątem otrzewnej ściennej.
Czyli jakby podsumowując, jeśli chodzi o trzewne siano, to my ciągniemy od narządu, który jest problematyczny, tak? Od tkanki, która jest problematyczna. W stronę przedzimną. Chcemy tak jakby to rozciągnąć. Sami też możecie sobie tak jedną ręką popychać od tej strony i pępek pociągać od tej strony. Jak tam? Konkretno, nie? To jest super fajny, intensywny bodziec, jednocześnie zobaczcie jakby moje zaangażowanie. Tak chwycił pępek sobie, pociągnął stronę przeciwną i czekałem na rozluźnienie. Odpuszczę troszkę? Ok. Dobra, uznamy to jako takie przygotowanie, a później pójdziemy sobie. Czy czujesz te bóle głowy cały czas? Teraz jak leżę, to mniej. Dobra. A to było tak wcześniej, jak leżałaś, to było mniej? Tak. Okej. Okay. Dobra. Jak mamy takie właśnie różnice, stoję gorzej, leżę lepiej, to z czym to może być związane? Być może z napięciem tkanek, bo jak stoimy, to rzeczywiście jest tego więcej, albo z? To te ciśnienie musi być w tkankach wyższe i wtedy się okazuje, że gdzieś napięcie tkanek, które jesteśmy w stanie zlokalizować po drodze, powoduje, że mamy właśnie jakby problem tutaj z prawidłowym dopływem ilości konkretnych płynów do danego obszaru. I my odczuwamy, że to przez niedotleniony, niedokrwiony, niedożywiony, czujemy rzeczywiście, że jest nam ciężej wygenerować jakieś napięcie i tak dalej, i tak dalej. Jakby na pewno wszyscy znamy jakby skutki gorszego ukrwienia tkanek, tak? Co się stricte dzieje, tak? Z jakby z trofiką tkanek. Dobra, wracamy sobie do naszej tej ulubionej pracy. Jest szansa, że będzie trochę fajniej. O, widzisz, jest już trochę fajniej. Powrót. I zrobimy sobie takich 10 razy. Ja wchodzę sobie coraz głębiej, a ty odciągasz. Hop. Dobra, powrót. I lecimy dalej. Tu, 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 tu. 3. Powrót. I sobie pracujemy. Okej. Okay. Były takie momenty ciężkie, no nie? No, jest takie pieczenie, palę, dokładnie wiem, co czujesz. Nie to, że mam odczucia, jakieś takie, wiecie, skill, że czuję, co czuję palce, po prostu też tak miałem. Hop. Lecimy sobie dalej. Dobra. Lecimy. I ostatni raz. Zahaczam się i lecisz, i zostajemy sobie chwilę tak. Zróbmy sobie kilka wdechów. Na wydechu staramy się rozluźnić cały czas. Wdech. I rozluźniamy się. Dobra. Ok. I słuchajcie, po takim czymś możemy sobie ocenić kilka rzeczy. Na przykład to, czy ja czuję gdzieś tam pod palcami, że coś się jeszcze... O, trochę się... No nie, coś się rozluźniło. Nie jest idealnie. To dużo pracy nas czeka jeszcze. Ale coś... O. Tak, to w ogóle fajnie, bo zobaczcie, pracowaliśmy sobie z dolną częścią trzewnej, tu jest w ogóle inna historia. Tu się zrobiło fajnie, więc to jest dalej do pracy. Ja sobie sprawdzam, czy te struktury, które chciałem, mi się zaangażowały. Oczywiście zależy mi na brzuchu, bo jak mi się częściowo brzuch zaktywuje, trzymaj taką pozycję, nie pozwól. O, i to jest w ogóle, trzymaj mocno. Oczywiście sprawdzę, czy nie ma hipertonii od ruchu ucieczki na boczną stronę podudzia. Nie, jest fajnie, jest normo. W konsekwencji powinien mi się poprawić. Napręża, co sprawdzaliśmy? Pośladkowy średni, wiemy, że nie był stężony w ogóle. Zębaty przedni, hop, trzymaj. Działa, piersiowy większy, trzymaj. Działa, to co sprawdzaliśmy jeszcze, MOS, trzymaj. Działa. Ale żeby, czekaj chwilkę. Manipulacja, trzymaj, nie pozwól. Działa. Dobra. Prawdopodobnie przód brzucha nam się nie poprawił, bo takich było też założenie, się nie miało nam poprawić. I pytanie jest takie, co może powodować, że ten brzuch jest wyhamowany? Jak zobaczymy sobie co, to może nawet już nie będziemy robić terapii, bo już jakby tutaj spokojnie sobie byśmy poradzili z tym, od czego by się zaczęli. Co mogło spowodować naszego pacjenta, że ten brzuch jest słaby? Przednia część. Możliwe propozycje, ale też pamiętajcie historię pacjenta, co się wydarzyło. Może szyja, no nie? Jakby szyja jest bardzo prawdopodobna, tym bardziej, że ta rzeczywiście szyja po stronie prawej była kiepska i mieliśmy dużo napięcia po tutaj właśnie przejściu po tej szyjnie, tak? To jest takie miejsce, które rzeczywiście po tym wypadku dość mocno cierpi. Słucham?
Możemy zobaczyć sobie trakcję na głowę i sobie to cenić, albo nawet sobie zrobić bramkę bolową strix na miejscach, które były najbardziej problematyczne. Jeśli chodzi o szyję, to tego napięcia mieliśmy najwięcej na przejściu podtrzosiennym. Zobaczmy sobie, tak? Idźmy teraz do odwrotnego krzesełka. Dobra? Zobaczmy sobie tak. Głęboką kompresję prawa strona przejścia podtrzosienne. Wracamy. O. I mamy. Trzymaj. Czyli jest duża szansa, że to, co ona odczuwa teraz i te problemy napięciowe z prawą stroną jest efektem właśnie tego wypadku komunikacyjnego. To jest fajne, bo akurat tego nie wiedziałem, że ten wypadek w ogóle miał miejsce, więc dopytaliśmy się i to jak się fajną całość nam się łączy. Moglibyśmy sobie chwilkę popracować stricte z przejściem potyliczno-szyjnym. Rozluźnij się. I to, co możemy zobaczyć później, to sprawdzić sobie, jak tutaj? Dobra. Możemy zrobić sobie rzeczywiście taką pracę, bo to jest taki punkt jeden. Tak naprawdę to jest na wysokości palca trzeciego, czyli raczej prosty tylny większy głowy. Znacie techniki pozycyjnego rozluźniania? To są techniki, gdzie ja po prostu rzeczywiście lokalizuję sobie napięcie. Czasami punkt spustowy, punkt maksymalnie bolesny. Kompresuję sobie go tak, żeby dawał dolegliwości bólowe. Znaczy, ja nie chcę, żeby dawał dolegliwości bólowe, ale przy kompresji będzie dawał dolegliwości bólowe. I ustawiam sobie tę tkankę w skróceniu. I sobie czekam chwilkę, około 9 sekund, albo ewentualnie do tak zwanego pulsowania terapeutycznego. Czyli pod palcem poczuję, że tam zacznie mi pulsować, poczuję ciepełko, poczuję, że mi tutaj poprawiła się hemodynamika. Czyli ja tak, szukam sobie tego miejsca, robię sobie tak, kompresję na nie. Jak tutaj? Bardzo boli. Skrócenie tkanek, puść głowę całkowicie. Jak teraz? Nie. Mhm. I możesz ewentualnie spojrzeć się na mnie. No wiem, że jest dziwnie trochę, ale popatrzcie na mnie tak cały czas, dobra? Dlaczego patrzymy się tutaj na mnie? Dlatego, że tutaj jeśli chodzi o napięcie tkanek, one będą szły za ruchem głowy. Wiemy, że to są prostowniki, więc jakby wyprost patrzenie się do góry będzie aktywowało je, a ja potrzebuję skrócenia tkanek. Przez ruch bierny albo częściowo przez czynny. Jak odczucia? Nie boli. Nie boli. Patrzysz się, bo ja wiem, że to nie boli, bo to jest po prostu przez ustawienie stricte. Może nie będę się na ciebie patrzył, bo to wygląda dziwnie trochę, więc możesz się na moją brodę patrzeć, no nie? Okay. A ja po prostu będę się patrzył na was. Będzie trochę lepiej. No nie, bo takie patrzenie się głęboko w oczy pacjenta, koniec tej pozycji i jest dziwne. Dobra, coś tam się rzeczywiście dzieje z tymi tkankami. Trochę nam tutaj odpuszcza. Możemy sobie nawet delikatną oscylację dorzucić. Dlaczego by nie? Ok, puść. Rozluźnij się. I możemy sobie tak to ja rozumiem. Ale fajnie byłoby troszeczkę dłużej jednak nam popracować, tak? Dobra. I jak sobie częściowo to zrobiłem, jeżeli ktoś potrafi wykonać techniki mobilizacji, manipulacji na górne segmenty szyjne, to też by było niezłe, tak? Bo tutaj rzeczywiście mieliśmy ograniczenie ruchomości, tak? Nawet jeśli chodzi tutaj o osoby, które na przykład nie mobilizujecie, nie manipulujecie, to nawet można sobie zrobić tak, jak my robiliśmy, czyli delikatny skłon w prawo, rozluźnij się, puść głowę całkowicie i ja delikatnie sobie ten segment będę popychał. Czyli taką delikatną mobilizację sobie robię, tak? Ślizgu do boku. Ja pozwolę sobie nawet może troszeczkę wykonać technikę, jak już mam pacjenta. Czasami jest tak smutne, po prostu mówię, wiem, że mógłbym zrobić, ale... Puść głowę całkowicie. Okej, okay, dobra. Okej, okay, fajnie. Dobra, czasami jest takie bardzo piękne, charakterystyczne kliknięcie w tym stawie, ale tutaj teraz nie mieliśmy. Dobra, okej. Okay. Sprawdzimy sobie aktywację brzucha. Utrzymaj taką pozycję. Nie pozwól. Poprawiło nam się. Manipulacja. Zdecydowanie lepiej. Możemy sobie zobaczyć poślad jeszcze, tak? Bo ten poślad był jeszcze taką obszarem, którą się nie porobił. Trzymaj mocno. Trzymaj mocno. Jest lepiej. Odruch ucieczki. Wyhamowuje się. Mamy fajny efekt terapeutyczny. Jak tutaj? Tak, jeszcze coś tam się dzieje po tej prawej stronie i wtedy możemy sobie ocenić. Może trochę więcej pracy z jamą brzuszną. To jest na pewno więcej pracy z jamą brzuszną. Może dno miednicy po tej prawej stronie, tak? Czyli kolejna przepona funkcjonalna. Może chwilę pracy z przeponą, tak? Jeśli chodzi o takie wypadki mukocyjne, pamiętajcie o tych przeponach funkcjonalnych, tak? Przejście podtrzosienne, górna słuchawki piersiowej, przepona oddechowa, otrzepna ścienna stricte, co prawda nie przepona, ale tutaj warto sobie tym pracować, bo to globalny wpływ na tkankę, na jamę brzuszną.
inne obietnice. I to są obszary, które warto sobie rozpracować. I mamy fajny efekt, który już nie wszystkie struktury, które sobie oceniliśmy, które nie działały na w jakiś sposób, to nam się to rzeczywiście poprawiło. Moglibyśmy sobie zrobić protokół jeszcze raz. Czyli pacjent sobie wstaje, chwilę sobie pochodzi, wraca, robię protokół, sprawdzam i oceniamy, wow, to mi się poprawiło, to się poprawiło, to poprawiło się, a tutaj jeszcze warto byłoby coś z tym zrobić. I nas oczywiście interesuje to, co zmieniło się stricte tutaj w obszarze MOS. Trzymaj, działa. Stań sobie jeszcze na chwilkę. Może być tyłem do kamerki. To, co możemy jeszcze ewentualnie zrobić, to tak. Ocenić sobie raz pracę tego czworobocznego. To jest pierwsza rzecz. Trzymaj. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Manipulacja. OK, ale też stań sobie przodem. Troszkę do przodu. I stricte ruchomość tkanek, bo sprawdzaliśmy sobie jedną stronę, pamiętamy, to była ta fajna, tak? I drugą stronę. I też jest fajna, no nie? Czuć różnicę? Tak. Trochę jeszcze ciągnie, bo na pewno nam się zostało. Bo jak sobie badaliśmy jeszcze wcześniej, możesz sobie już usiąść, stricte ten odcinek szyjny, to tam była taka sytuacja, że nie tylko przesił problematyczny, ale inne segmenty. Więc może ta praca, którą robiliście, wchodzę sobie głęboko, pracuję sobie z prostownikiem, zobaczę sobie, jak tam mosy, czy dyskliwość. Ja bym się bardzo chętnie zajął tym górnym otworem klatki piersiowej, nie mieliśmy teraz czasu na to, ale to też by było niezłe. Także zobaczę sobie, jak tutaj nad obojczykiem, jak tutaj, jak prawa strona gorzej, znowu sobie wjeżdżam, pracuję sobie z pochyłymi, rozumiem sobie może trochę klatki piersiowej i skupić sobie się na tkankach, nad tymi wszystkimi przeponami funkcjonalnymi, żeby trochę rozluźnić. Raz, dwa, trzy, cztery, cyk, no nie? I ten obszar jeszcze boderka. I to by było fajne. Więc podsumowując, mieliśmy mało bardzo informacji, bo tak naprawdę tylko, tak, bolesne miesiączkowanie i stricte bóle głowy, więc sprawdzę sobie, jak głowa i rzeczywiście okazało się, że mamy trochę problemów. Sprawdzając sobie protokół, okazało się, że mamy troszeczkę więcej problemów, niż byśmy chcieli, tak, bo cała prawa strona. Wdrożyłem sobie testy, czy rzeczywiście ta prawa strona jest problematyczna. Okazuje się, że tak. Sprawdzam sobie, co mi powoduje najlepszą poprawę. No i się okazuje, że ja mam brzuszna, tak? I to ja mam brzuszną sobie rozpracowuję. Czym rzeczy mi się poprawia? Możecie sobie takie proste rzeczy robić, tak? Z tą jamą brzuszną to możecie się w ogóle zaprzyjaźnić, bo to jest standardowa sytuacja. Do tego stopnia przychodzi do was pacjent, ma ograniczenie ruchu stricte w barku, poprosicie go, żeby napiął tą jamę brzuszną, usiadł prawidłowo, patrzycie, bark jest w ogóle inny zakres ruchu. Więc to jest standardowa sytuacja, więc ten brzuch po sobie wiecie, że on jest bardzo często problematyczny, a my jesteśmy tą grupą ludzi, nazwijmy to zdrowszą, no nie? Jakby w społeczeństwie ogólnym plus Polska, bardziej świadomo zdrowszą. Więc jak wygląda ta część niezdrowsza? No dużo gorzej niestety. Więc oceniamy sobie to i się okazało, że jak poprawimy aktywację brzucha, to nam się dużo rzeczy poprawia. I my tą pracę brzucha poprawiamy. Szukamy sobie, co nam ją poprawi, więc stricte nieskomplikowana sprawa. Nie działa brzuch, popracuj sobie pod nim. Brzmi jak coś basic, no nie? Jakby prostego. Zrobiliśmy sobie to. Jeśli chodzi o przód brzucha, to było trochę bardziej skomplikowane. Nie działa brzuch, zobaczę sobie co. I zobaczcie, że ja sobie wykorzystam wiedzę z protokołu do wykorzystania bramki bólowej, tak? Czyli nie leciałem na pały, co mi brzuch zaktywuje, tylko zobaczyłem sobie, czy te obszary, które były w protokole problematyczne, poprawiają mi aktywację brzucha. Okazało się, że tak. I prosty temat. Jakbym tego protokołu nie zrobił, to musiał sprawdzić, czy kostka, może kolano, może biodro, może brzuch, może klatka piersiowa, może coś takiego. A tutaj po prostu sprawdziłem sobie pierwszą rzecz, która rzeczywiście w protokole wyszła mi jako coś problematycznego. Dodatkowo wykorzystując wiedzę anatomiczną fizjologiczną, że to jest problematyczne, bo jest obszar, tak, o którym wiecie, powiązany z oponą twardą, powiązany bardzo mocno z percepcją ciała, powiązany bardzo mocno z częściowo nawet z w kontekście właśnie tam przepon funkcjonalnych, unerwieniem gdzieś tam z nerwu błędnego i tak dalej, tych rzeczy, na których ma wpływ potylica, no to było, jak pamiętamy, dość dużo. I tak jesteśmy w takim wyjściu, że my wiemy, co pacjentowi dorzucić do pracy domowej, bo oczywiście on by tam dalej pępek w stronę przeciwną, praca z ruchem, rozluźnią sobie ten obszar, później byśmy się troszeczkę szyją jeszcze zajęli, całą i myślę, że byłoby nieźle. Więc taki jest plan. Czy macie jakieś pytania?